Z Ewangelii według Świętego Jana, Panie, do kogo mielibyśmy pójść? Przecież to Ty masz słowa życia wiecznego. Bardzo dziwne słowa Piotra: Jeśli za kimś iść, to tylko za kimś, kto ma słowa życia wiecznego. Tak wielu chodzi za ludźmi, którzy proponują im bogactwo, sławę, przyjemność, ważność. Chodzimy często za ludźmi, którzy proponują nam dobre samopoczucie, well-being, albo jakieś, jakieś poczucie, że, że cokolwiek znaczymy, że nas kochają, że jesteśmy istotni. A Piotr mówi: że Za takimi bym, bym nie poszedł. Ja chcę chodzić za tym, który ma słowa życia wiecznego. Chodzimy za ludźmi, którzy mają słowa śmierci, którzy mają słowa marności, doczesności, którzy mają dla nas słowa, które albo nic nam nie dają, albo nawet nas zabijają. A Piotr mówi: Ja chcę iść za tym, który ma słowa życia. Tylko naśladować Piotra. Do zobaczenia jutro.